Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Empire Total War. Brytania wypowiedziała nam wojnę. Klemens Tokarski kontra Adam Adrian Black. Kto wygra to decydujące starcie? Przekonajmy się. Najpierw jednak jako cywilizowany kraj wezwijmy ich do kapitulacji. Odmowa kapitulacji. No cóż. Czas odebrać to Brytyjczykom, to co daliśmy im tyle lat temu. Szturm. No i się zaczęło, moi drodzy. Wojna ostateczna. I teraz tak. Ja za chwilę po tej bitwie, po tej bitwie sprawdzę, ile mamy prowincji. Warunkiem zwycięstwa w tej grze jest, aby do 1799 roku zdobyć i utrzymać 40 prowincji. Niewiele mi chyba brakuje, żeby tego dokonać, wiecie? Więc mi się wydaje, że można spokojnie... Można spokojnie myśleć o... Spokojnie można o zwycięstwie. Aha, to są oddziały starego wzoru jeszcze, tak? No dobra. No dobra, może nawet to i lepiej, bo... Przynajmniej będę miał mniej stresu. No dobra, no to jedziemy dalej. Patrzę tak... Aha. 3 oddziały piechotliniowej. Dobra, to już w takim razie na tej flance osłaniać będziecie naszych grenadierów. Tak zrobimy. Teraz tak, wy musicie się zorganizować w dwie grupy po 2 pułki każda. Chodzi o to, że będziecie po prostu atakować wrogą artylerię, bo oni mają tego dużo, Brytyjczycy. Okej, ktoś chyba tutaj nie naprawił muru sobie. Albo bug jest w grze, który sprawia, że jeżeli komputerowi przekażemy prowincję, to on nic w niej nie robi. Cholera wie. No dobra. Zobaczmy, gdzie co jest. Serio? Czy ja będę w stanie to dosięgnąć? Nie będę w stanie. Okej, cała artyleria wroga jest w... forcie, jak widzę. I on nie ma... przepraszam, ma haubice, ale chyba nie ogarnia ich użycia poprawnego. Więc ja zrobię taki myk. Za początku działa. Wyjdźmy tą grupą naprzód. Następnie tą grupą wyjdźmy też lekko naprzód. Dobra. Marsz. Chodzi mi o to, żebyśmy mogli przesunąć tą artylerię. Tak jest, panie. Chyba wiecie, co mam na myśli już. Dobra. Okej, czyli wychodzi na to, moi drodzy, iż komputer chyba nie naprawił sobie tego muru, kontynuując mój wywód, a to oznacza, że... Zaraz, to w końcu tutaj coś jest, czy nie ma? Jest tylko nieobsadzone? No, dziwne. Okej, ale panowie, biegusiem. Wy też biegusiem. Meldujesz baterię. Okay. Tak to ogarnąć. Okay. Zobaczmy, jak zaraz będziemy mieć zasięgu. Fajnie by było razić tą wrogą artylerię, nasze wrogie jednostki w forcie. Właśnie naszymi działami. No, zobaczymy, jak to wyniknie z tego. Okej. Dobra, sprawdźmy. No i? Dobra, spróbujcie te oddziały w takim razie ostrzelać. Patrzę, czy wróg coś nie wychodzi, nie kombinuje niczego, ale chyba raczej nie. Ogólnie oni mają w ciur artylerii jeszcze więcej. Niestety mury są na tyle wysokie, że nie da się przerzucić przez nie pod odpowiednim kątem pocisków artyleryjskich. Chyba moździerze są do tego zdolne tylko, że wiecie, takim... Czekajcie. Chodzi mi o to, że takim... prostotorowym, nie? Wiecie, o co mi chodzi, no. To znaczy, że nie ma sensu pchać się im do fortu, póki jest tam ich artyleria. Dobra. Gwardia generalska. Co oni kombinują? Spróbujmy poszatkować im te jednostki na tych pozycjach. No coś tam im psujemy, nie? Tylko niewiele i niespecjalnie. Nasi śmiesznie wracają. Spoko. 47 na 60, 47 na 60, 48 na 60, 59 na 60. Nie, to nie ma sensu. To nie ma sensu. Nie ma sensu stać. Spróbujcie w to miejsce punktowo. Nie wiem, czy w ogóle damy radę, ale zobaczymy. Nice. Dobra, tu trzeba chyba regularny szturm przeprowadzić, moi drodzy, więc no... Weźmy się za to po prostu i tyle. Zróbmy to piechotą liniową. Co on kombinuje z tym generałem swoim? No wybiega i co? Co on chce odstawić? Tego Faramira? Z Władcy Pierścieni? Samotna szarża na otan? Przeważające siły wroga? No dobra, podziwiam odwagę i dzielność Brytyjczyków, ale bez przesady. To się o samobójstwo ociera. Jezus. A ludzie się śmiali, jak w Rome Total War 2 był taki, takie błędy były. Chociaż tam były jeszcze gorsze, 10 razy tyle. Zapominają ludzie, mają krótką pamięć. Podejdę trochę bliżej. Radierzy. No dobra. Zróbmy to piechotą liniową w takim razie. No trochę się różnią te brytyjskie mundury od naszych polskich, nie? Tylko troszeczkę. Szczegółem tak naprawdę. Bo kolor jest ten sam naprawdę, tak naprawdę. W ogóle to chyba jedyna tak dobrze precyzyjnie odwzorowana armia w tej grze, tak mi się wydaje. Close to range. Coś mnie nie będzie flankowało, raczej nic, więc zróbmy tak, że podejdziemy tą grupką tutaj. Albo nie, czekajcie. Tak. I tak. Open fire. A oni gdzie? Nadchodzą, dobrze, niech nadchodzą. No i pierwsza krew tej wojny. No mogę przykład z Brytyjczyków posłuchać, jakie mają ten komendy. Load, aim, fire! Podejdźmy trochę bliżej. Czekaj, wróć, to. Czyli oni sobie poradzą. Piękna sieczka, piękna sieczka. Wojsko brytyjskie, moi drodzy, najpotężniejsza armia ówczesnego świata, nie daje rady z wojskiem polskim. Mówiłem, że podniosę ten kraj z ruiny. No to macie teraz tego efekty. Ustawmy tu wojska, żeby w razie w jak ktoś im strzeli do łba, strzeli do łba. Dobra, 13 niech zostanie, 7 niech zostanie. Zobaczmy, czy ich sięgniecie. Mieszkańców z rusznicami. Wojsko poborowe tak zwane. Dobra. Na bagnety ich, panowie. Jezus. Oto John bije się z Januszem. Ciekawe, kto wygra. Janusz, proszę państwa, przewagę bagnetem wykorzystuje, a John się nie daje, robi piękny wiki. Co za walka! Ale niestety Janusz pokonał Johna. Ale co się dzieje? Janusz ucieka i John ucieka? Nie! Po prostu nasi dzielni chłopcy swoich idą wspomagać. Proszę bardzo, dobosz brytyjski pokonał polskiego żołnierza. Co za hańba! Nie, tak nie może być. Mirosław pięknie dobosza pokonał. Wiecie co? Spomóżcie ich walce. Jeszcze 21, 107. Tą 107 w takim razie idźcie. Proszę bardzo, wroga pierwszy pułk brytyjski się łamie. Udowadnia to wyższość polskiego oręża nad... Jakie open fire? Co to open fire? Co to ma znaczyć? Mieszkańcy z rusznicami, okej. Gwardia generalska, in, out, in, out, in, out. Charge! Dobra, chyba na czym trzeba powtórzyć rozkazy. Świetnie to wygląda. No nie, no Radosława pobili. Anglicy pobili Radosława. Stefan, pomści go, pomści. Pomści Radosława. A proszę bardzo, Domino. Domino się broni ładnie przed brytyjskimi zakusami, ale... Co za piękne uniki, proszę państwa. Dajmy naszym... rozkazy. 88, 20, jazda. Niech się bardziej przy ten... do zabawy przyłączą. W ogóle brytyjscy mieszkańcy, znaczy milicja miejska brytyjska jest całkowicie podobna do polskiej. A to dlatego, że z założenia milicja miejska nie pojawia się w jednostkach frontowych, w sensie liniowych, a to oznacza, że nie zajdzie sytuacja, w której będą się broniły, walczyły dwie tego typu same jednostki. Oczywiście można zasymulować taką walkę w potyczkach, nie? Dobra, posiekać ich. Dalej ludzi. Żałuję, że nie wziąłem ze sobą grenadierów, ale bym tutaj rzucił to z granatem. Dobra, niech oni się tam nawalają. Ja spróbuję Mam wszystko. Coś jeszcze tutaj zdziałać. Rozwalcie mi ten mur. Grenadierzy wejdą od drugiej strony. What the hell? Okej. Wy możecie w sumie pomóc. Okej. No i wreszcie nasi atakują. No i bardzo dobrze, tak ma być. Dobra, wesprzyjcie naszych jednak mimo wszystko w walce na bagnety. Widać, że Brytyjczycy już tutaj łamią, ale jeden punkt tutaj, ten najliczniejszy, coś nie chce nas atakować. Jazda ochotnicza, bezczynni, bezczynni. Oni mają tutaj dużo artylerii. Okej. Dobra. Naprzód. Do ataku. Teraz tak. Tutaj. A, widać, że oni tu już uciekają sobie. Dobrze, niech sobie uciekają. Okej. Co to są za wojska tutaj? Generał, okej. Okej, tu coś wyjeżdża. I będzie... Oj, chyba na naszych konikach się... Na naszych konikach się... Nasi... chłopcy, na naszych koniki brytyjskich się na naszych chłopcach rozbiją. Dobrze. Tymczasem... Co to jest? To, że kolejna wroga konnica. Jazda ochotnicza. O, shit. Dobra, niech sobie atakują naszych. Oni tak nic nie zrobią, są za słabi. Ojej, to będzie na odległość, kurde, białych oczu. To będzie rozstrzelanie. Pluton egzekucyjny normalnie. Boże! Jezu, normalnie egzekucja! Normalnie egzekucja! Nawet z takiej odległości, kurde, nie są celni nasi. No okej, ładnie się wszystko wyrżnęło. No to wchodzimy, panowie. Zajmujemy pozycję. Plecy w plecy. Chyba że... Jazda ochotnicza. Obrywają nasi? Ciężko powiedzieć. Dobra, przejdźcie na bagnety. No, na bagnety to zdecydowanie łatwiej im, lepiej im idzie. Serio? Dobra. O, gwardia generalska, no cudownie. Dobra. Wszyscy to wszyscy. Posiekać mi to. Posiekać mi te konie. A bo to jest chyba ich odpowiednik konnicy prowincjonalnej. Tak to wygląda w każdym razie. Jazda w beretach. Beretowa jazda. Dobra. Może tak. Dobra, wy już formację. Formację ustawcie i ognia na nich. W ogóle? Co to było? No i bardzo ładnie. Teraz trudniejsza rzecz. Jak się pozbyć wrogiego generała? A przebiegnijcie sobie za ten budynek. A wy tutaj. Chodzi o to, żeby oni zniszczyli ten budynek, a my będziemy wtedy za nim. I to będziemy mieli ich w zasięgu po prostu. Chyba że komputer wymyśli i nas zacznie okładać kartaszami. Czego się obawiam tak swoją drogą trochę, ale... No okej, zasięg mamy całkiem przyjemny, fajny. Okej. Wy chyba sobie robicie jaja. No i wrog generalnie żyje i no i bardzo ładnie. Okej, w sumie od czego mamy jazdę? Wiedźmy ich, po prostu rozgonimy, pogońmy ich. Dwunastofuntówki piechoty. Oni próbują strzelać w to... O, jak mi przykro! Coś mi robicie w ogóle tymi kartaczami? Obrywają? Nie! Kompletnie nasi nie obrywają chyba od tych kartaczy. Ale jaja. Sorry, za blisko miałem mikrofon przez chwilę, za bardzo się nachyliłem. Dlaczego oni strzelają? Aha. Zatem to nie jest piechota lekka, tak? Oni by się najlepiej tutaj nadawali do takich akcji. Co mogę powiedzieć? Dobra. Się obrywają? No trochę obrywają. Mimo wszystko. Au! O! O! W ten sposób można też. Kolejna faza. Kolejna szyta. Boże, salwa. Nie mają już tu załóg w ogóle. No i bardzo ładnie się wystrzelało. Robię się powoli chyba zmęczony, wiecie? A wojna dopiero się zaczęła! No tak to bywa niestety, nie? W tych grach, Total Warach zawsze tak było, że bitwy trwały bardzo długo i męczyły. To trzeba być ekstra skupionym. Dobra panowie, możecie powoli przystąpić do zdobywania Hanoweru, albo i nie, zakończmy tą bitwę, po prostu heroiczne zwycięstwo. Gratuluję panowie, spisaliście się na medal. Lepszych żołnierzy mogłem, nie mogłem mieć. Adrian Black, zabite 327, pozostało 0, pozostało 904. Dobra, mamy zajęte. Pałac Królewski, niech będzie. Dlaczego to zrobiłem? Nie wiem, ale okej. Monachium. Werbujmy trochę tutaj piechoty liniowej. Niech będzie piechota liniowa. W sumie tego wojska nie będę tu już ruszał raczej. Nie mam takiego zamiaru, żeby go tutaj ruszać. Muszę mieć po prostu też jakiś... O, no tak, no tak, no tak. Ja się dziwię, czemu tutaj nie ma tego. Czy tu jest gdzieś cholera szkoła? Naprawmy to. Nie, to jest już na terenach francuskich, okej. Czy tu jest gdzieś cholerna szkoła? Nie, tu są same agentury kościelne. To jest szkoła. Uniwersytet nowoczesny. Bardzo mi przykro, nie potrzebuję cię. Mam swoje uczelnie państwowe. Ja wiem, uniwersytet nowoczesny jest troszeczkę tam lepszy i tak dalej, w ogóle nie, ale... Come on. Nie, zamienimy sobie to na coś innego. Zbudujmy sobie tutaj lepszą fabrykę, lepsze wszystko. Ogólnie... Inwestujmy trochę w przemysł, bo się przyda. 3700. Nie mamy w ogóle 19 000. Dwindling. Dobra, tutaj. Chciałem oczywiście. Aha. Czy tutaj mi panie się nie ten... Jeszcze nie dojdziesz do istwa. No dobra. Miałem sprawdzić w ogóle jeszcze, ile mi zostało do zdobycia. I myślę, że zdobymy Brytanię i parę innych prowincji. Mamy rok 1778. Aha, czy ja wtedy patrzyłem nie na... O ja pierniczę, my się ciągle myli, tak? To jest rok 1778. Ja też jest sporo czasu mam w takim razie. Dobra. Dobrze, moi drodzy, ja myślę, że tutaj zakończę odcinek. Plany moje nie ulegają zmiany. Zaczęliśmy wojnę z Brytanią. Nie będzie Brytania rządzić nad falami, a jej ludzie w przyszłości będą polskimi niewolnikami. Cytując klasyka, Panie, to jest okręt. Dobra. Z życiem. Okej. Dokajmy sobie desantu. Okej, tak, Skype Flow. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych tych. Oczekujemy na dalsze rozkazy. Dobra. Wróć tutaj. Kurde. Jak Brytoli wydusić z tego, z ich portów? Niderlandy też już nie mają powoli wojska. Co oni kombinują? To mnie zastanawia. Bo Niderlandy się napierdzielają z nami, z Francją i Berberią. Okej. Okej, a z kim ma Wielka Brytania sojusz? Oprócz Irokesów? W trakcie wojny. Berberia. To jest Francja. Uwielbienie przyjaźń, uwielbienie... dobra. Następna tura. Albo wiecie co? Nie. Następny odcinek, bo ten trwał wystarczająco długo. Ja bym już z Wandelf, to bym powiedział do następnego odcinka. Na razie, cześć.